Wracamy do Ustki, Konstrakt Lubawa, Polonia, Leszno to kolejne spotkanie zaplanowane na sobotni poranek. Mecz numer 4 grupy pierwszej, której przed momentem zespół Legii Warszawa pokonał 2-1 GKS SMS Futsal Tychy. No a teraz czas właśnie na starcie Konstrakt Lubawa, Polonia, Leszno. Konstrakt, który wygrał z Legią wczoraj, Polonia, która przegrała z GKS-em zaś, a więc no tutaj o przetrwanie to może jeszcze nie ze względu na takie, ani inne rozstrzygnięcia w poprzednim meczu, ale o no, takie wyraźne podtrzymanie swoich szans na występ w ćwierćfinale gra zespół z Leszna. Na delikatnym musiku są i na pewno zdają sobie doskonale z tego sprawę zawodnicy Kacpra Stachowskiego. Polonia występuje w następującym składzie. W bramce, jeśli chodzi o wyjściową piątkę, Szymon Chorążewski. W polu z dwójką Mateusz Pajzer, 9 Kacper Spycha i 10 kapitan zespołu Wiktor Price i 14 Szymon Kociobiński. Gracze z ławki: Mateusz Urmański, Przemysław Szyszka, Adam Smoczek, Ksawery Woźniak, Dawid Jazdończyk, Tomasz Teofilewski i Maciej Piotrzkowski. Natomiast jeśli chodzi o konstruktorów, wyjściowa piątka w bramce z jedynką: Jan Rutkowski, w polu 10 Grzegorz Schauer, 11 Hubert Muszyński, 15 kapitan Maksymilian Biczkowski i 17 Jan Fafiński. Rezerwowi: Filip Puwalski, Konrad Kaczyński, Alan Chudziński, Wiktor Wiśniewski, Kacper Maciołek, Aleksander Furmanek, Hubert Lewandowski, Mikołaj Jaskulski i Hubert Wieńkowski. Marcin Goniszewski, trenerem drużyny Konstraktu Lubawa, wspierany przez Nikolaja Niagu, a więc no, było, nie było jedną z, no, chyba można tak powiedzieć, legend Fogo Futsal Ekstraklasy. Nikolaj Niagu, mołdawski zawodnik, wybitny bramkarz, który w Pniewach rozpoczyna swoją przygodę z polską ligą. Potem była Pogoń Szczecin, FC Toruń, no i właśnie Konstrakt Lubawa. Były też trener bramkarzy reprezentacji Polski, Nikolaj Niagu. Blisko 40-latek z Kiszeniowa, bo ludny będzie obchodził swoje urodziny Nikolaja Niagu. Ale skupmy się na tym, co na boisku, bo oto mogła być właśnie pierwsza bramka, ale zatrzymane zapędy Jana Fafińskiego. Tutaj ładnie potańczył z piłką zawodnik drużyny Konstraktu, który do Fafińskiego dogrywał. No i spiął się z Chorążewskim, można powiedzieć. Jan Fafiński w tym wczorajszym spotkaniu. Fafiński trafił do siatki, więc dzisiaj polował na drugie trafienie, jeśli chodzi o turniej rozgrywany w Ustce. Niezłe zagranie Biczkowskiego, ale jednak złapana piłka przez Szymona Chorążewskiego. Teraz spokojnie od tyłu rozgrywać celówkę. Górą zagranie do Price'a, który dał impet swojej drużynie, można by powiedzieć, w tym wczorajszym meczu z Tychami do gonienia wyniku, bo zanotował hat-tricka na swoje konto, ale koniec końców te trzy bramki nic nie dały drużynie z Leszna. Teraz wygonił się trochę za bardzo Fafiński poza światło bramki. I zmarnowana kolejna okazja dla konstruktorów na to, żeby trafić do siatki Chorążewskiego. Teraz przejęta piłka przez Muszyńskiego. Schauer, Muszyński, lewa strona. Ale dobry powrót do defensywy Szymona Kociubińskiego. Ważne będzie to, żeby powstrzymać tych może niewielkich wzrostem, ale strasznie szybkich Schauera i Muszyńskiego przy właśnie takich wypadach, patrząc z perspektywy Polonii Leszno. Zmiany w Konstrakcie.
głośne grupy kibicowskie jednego i drugiego zespołu. Kali w Ustce zagrzewają swoim dopingiem do lepszej gry. Zarówno drużyna Marcina Goniszewskiego, jak i zespół Kacpra Stachowskiego. Jaskulski zatrzymywany. Szansa dla Spychaja, żeby zabrać się z piłką, ale jednak Jaskulski naprawia swój błąd i od autu będzie rozpoczynać drużyna z Leszna. Korzystają z przerwy zawodnicy Polonii. Wprowadzane są zmiany w tym zespole. Rozpoczyna grę Dawid Jazdończyk. Strzelenie przed bramkę. I korner dla drużyny Polonii Leszno. Daje niezbyt dobre zagranie Urmańskiego. Szansa na odpowiedź Konstraktu, ale nie było. Dokładne to podanie Furmanka do Jaskulskiego na centymetry, to można powiedzieć. Wszystko było, ale jednak tych kilku zabrakło zawodnikowi w białym stroju, żeby oddać strzał już bez względu na to, jaki on by groźny nie był. Konstruktorzy teraz od autu. Jaskulski. Spokojne przeniesienie ciężaru akcji na lewą stronę, chociaż tutaj z tym spokojem to może bez przesady, bo widzimy, że agresywnie Polonia próbuje grać w odbiorze piłki. No i udało się wymusić błąd. Jest kontra, ale chyba nie dojdzie do tej piłki. Tak jest. Adam Smoczek. Aut dla zespołu Konstraktu Lubawa. W dobrej sytuacji się oczywiście postawili, wygrywając jedyny wczorajszy mecz. Dobrze też w sumie ułożył się wynik meczu. Legia wcale tychy, bo pogubili punkty rywale, więc otwarta droga do tego, żeby o pierwsze miejsce w grupie powalczyć dla drużyny Marcina Goniszewskiego. Choć no oczywiście warunek z tym panem to zwycięstwo w tym spotkaniu przeciwko Polonii Leszno, żeby nie zostawiać tego wszystkiego do ostatniego meczu, który rozegrają około 16 z GKS-em Tychy. Kierowana piłka, później blokowana, zastawiana przy linii końcowej. Udało się wyjść z tego trudnego położenia graczom Konstraktu. Jaskulski na prawej stronie. Jaskulski, jeszcze oddanie piłki do Lewandowskiego. Hubert Lewandowski, zderzenie z rywalem, ale mieliśmy sytuację, w której przewrócili się obaj na parkiet. Jednak faulu żadnego nie było, będzie tylko wznowienie od autu czy z narożnika? Z narożnika boiska. Na 10 metr zagranie, ale tutaj pośliznął się na piłce zawodnik Konstraktu, to był, zdaje się, Aleksander Furmanek, ale dobry powrót po stracie, którą zanotował i jeszcze wymusił przewinienie rywala, wobec czego pierwszy faul Polonii Leszno w tej pierwszej połowie spotkania. Numer 2 dla tych ekip, jeśli chodzi o turniej odbywający się w Ustce. Dobry strzał, ale broni Szymon Chorążewski. Próba zza pola karnego, ale dobre ustawienie golkipera drużyny Polonii Leszno. Urmanek do linii bocznej, zgrana piłka. Jaskulski na lewą stronę. Chyba było zagranie rękownie. Sędzia pokazuje, że nie będzie stałego fragmentu dla Konstraktu w tej sytuacji. Nawet jeśli ta ręka była, to widocznie była przy ciele, nie pomagała w żaden sposób zawodnikowi w ciemnym stroju, no bo właśnie w granatowych koszulkach i granatowych spodenkach występuje zespół Polonii Leszno. Na biało
ze złotymi akcentami Konstakt Lubawa. Ładnie się teraz przedarł na skrzydle Jazdończyk, ale zatrzymany Urmanek. Wstrzymują ten atak gracze z Lubawy, będą go spokojnie budować, żeby oczywiście dopiąć swego, to znaczy wyjść na pozycję do oddania strzału na tyle dogodną, najlepiej, żeby jeszcze zdobyć się bramkę w tej sytuacji. Ładnie Jaskulski szukał dla siebie miejsca, najpierw nawinął obrońcę, potem jeszcze zszedł bliżej środkowej osi boiska, no ale niestety dla siebie przestrzelił w tej sytuacji. Teraz błąd w rozegraniu, ale naprawiony, chociaż na chwilę jeszcze Schauer, ale powrót Kociubińskiego. Dobrze na razie dysponowany, jeśli chodzi o grę pod własną bramką, Szymon Kociubiński. Ładnie wydawało się, od nogi do nogi chodziła piłka pomiędzy zawodnikami Konstraktu, ale zabrakło przy tym ostatnim zagraniu Muszyńskiego trochę precyzji. Pajzert. Jeszcze raz Mateusz Pajzert. Do lewej strony spychaj Pajzert. Atakowany przez Muszyńskiego i udało się przejąć piłkę Konstruktorom, ale wyrzucające to zagranie. Nie było możliwości, żeby uratował piłkę w boisku Hubert Muszyński. Kolejny odbiór, Wiczkowski, Pafiński, ale dobrze Chorążewski. Oraz kolejny czujnie ustawił się do tego strzału. No, faul Wiczkowskiego. Rozkłada ręce, sygnalizuje, że bardziej tutaj się rywal łokciami rozpychał, niż on go przewracał. Zaprasza go arbiter do siebie. Będzie reprymenda za tę dyskusję. Faulu obie drużyny w pierwszej połowie. Ustawia piłkę Victor Price. Okazuje, że źle ustawiony jest mur, za blisko, ale sędzia nie reaguje. Strzelenie przed bramkę, ale piłkę przejął Biczkowski. Spiął się z Pajzertem. Faulu nie było, dozwolona gra ciałem. Bark w starcie. Teraz świetne podanie, ale no, zabrakło w wykończeniu tej akcji drużynie z Leszna. No, mogło to się na pewno lepiej skończyć niż opuszczenie piłki, opuszczenie boiska przez piłkę i wznowienie Konstraktu. Świetne teraz z kolei podanie do Muszyńskiego od Piszkowskiego, ale Pajzer dobrze na spółkę z Chorążewskim. Wiczkowski teraz przerywa zagranie do Price'a. Na wysokości linii przerywanej rozpoczęli grę zawodnicy z Leszna. Przełożony Schauer, no ale tutaj nie udało się Kociubińskiemu utrzymać piłki w boisku. Zresztą i tak ją chwycił Jan Rutkowski w tej sytuacji. Pafiński. Muszyński się przedziera, walczy z Pajzertem. Przepchnięty w tej sytuacji, trochę gorzej zbudowany Hubert Muszyński. Przypomnę, zawodnicy Konstraktu, wszyscy z rocznika 2009, a zawodnicy z Leszna 2008, a więc rok starsi są od swoich rywali. 14-latkowie w drużynie Polonii, 13 jeszcze oczywiście po stronie zespołu z Lubawy, choć jeśli w protokole się wszystko zgadza, to jest jeden 14-latek i to od dzisiaj Hubert Pińkowski
23 numer na koszulce. Wszystkiego najlepszego w takim razie. Minuty 45 sekund do końca pierwszej połowy tego spotkania. 0-0 w meczu Konstraktu Lubawa z Polonią Leszno. Dokończenie drugiej kolejki zmagań w grupie pierwszej Mistrzostw Polski do lat 15 w futsalu. Jeśli chodzi o, no właśnie, chciałem powiedzieć, sytuację do strzelenia gola, to Konstrakt miał ich więcej, ale przed momentem zagrożona była bramka Rutkowskiego, czyste konto jego. Teraz przewinienie numer 2 drużyny z Leszna. Oddanie piłki teraz do lewego skrzydła. Pokazywał się na drugim słupku w tej sytuacji Mikołaj Jaskulski, ale w ostatniej chwili wybita piłka. Starożnika rozpoczęli gracze z Lubawy, ale strata. Price nadział się jednak na Furmanka. Lewandowski. Wycofanie i teraz od tyłu budowany atak przez drużynę trenera Goniszewskiego. Urmanek, strzelenie w poszukiwaniu Chudzińskiego, ale dobrze zachowali się gracze Polonii. Spychaj, Pajzert. Pajzert na wybiegającego Price'a, ale nie trafił w tej sytuacji ten pas do kapitana drużyny z Leszna. Teraz natomiast delikatny kick z Mateusza Pajzerta przy jego interwencji w obronie, aczkolwiek nie pozwolił na oddanie strzału. Żółta kartka dla gracza Konstraktu, gdzie zupełnie poza grą doszło do chyba spięcia z Wiktorem Price'em. Żółta kartka dla Aleksandra Furmanka. On też w tym meczu wczorajszym został napomniany przez arbitrów. No i teraz Price też dostaje żółtą kartkę, bo widzieliśmy, że znowu doszło do spięcia i tym razem prowokatorem był właśnie kapitan drużyny Polonii Leszno. Urmanek. Gra wstrzymana. Jeszcze raz z narożnika boiska będzie rozpoczynać zespół w białych koszulkach. Ach, tutaj została piłka Jaskulskiemu. Gdzieś pod nogą, nie miał okazji, żeby oddać strzał. I 19 sekund pozostało do zakończenia rywalizacji w tej pierwszej połowie, w której na razie dużo walki, ale mało bramek, bo 0-0. Teraz Jazdończyk, ale dobrze Rutkowski przed własną bramką się zachował w tej sytuacji. Minuta się rozpoczęła. Jeszcze konstruktorzy próbują przenieść piłkę na połowę zespołu przeciwnego. Jaskulski. Teraz właśnie długie zagranie do Lewandowskiego. Dobra jednak interwencja
Tomasza Teofilewskiego. Też trafił we wczorajszym spotkaniu z drużyną z Tychów Teofilewski. Jazdończyk, tutaj wskoczył jednak przed niego Jaskulski. Zabrał mu ze sporą łatwością piłkę. Konstruktorzy z jeszcze jedną szansą na zdobycie gola przed zmianą stron. Jaskulski, stopadła piłka, jest Chudziński. Jaskulski namarkował strzał, ostatecznie oddał do skrzydła Lewandowski, ale nie skleił tej piłki w sposób należyty. No i kończy nam się pierwsza połowa tego meczu. Po niej remis na tablicy wyników 0-0. Konstrukt Lubawa kontra Polonia Leszno. Czekamy na drugą część tego starcia. Druga połowa meczu Konstrukt Lubawa Polonia Leszno zbliża się wielkimi krokami. Już za moment pojawią się na parkiecie zawodnicy jednej i drugiej drużyny, żeby rywalizować o punkty w ramach grupy pierwszej Mistrzostw Polski do lat 15 w futsalu. Na razie goli brak, ale to nie oznacza, że nie będzie ich po przerwie. Już na środku boiska ustawiony Hubert Muszyński, no i dostał on znak od sędziów, że może rozpoczynać grę. Konstrukt atakuje na lewą stronę ekranu, jest ubrany w białe koszulki na granatowo z czerwonymi rękawkami koszulek grają zawodnicy Polonii Leszno. No i oczywiście na prawą stronę ekranu będą grać podopieczni Kacpra Stachowskiego. Że potrzebują oczywiście punktów w tym spotkaniu. Punktu, a nawet punktów najlepiej po porażce w starciu numer 1 poniesionej wczoraj. W tym starciu, kiedy rywalizowali z drużyną z Tychów. Teraz dobra interwencja Chorążewskiego. Szybko objęli prowadzenie, bo już w pierwszej minucie, ale potem w krótkim odstępie czasu trzy zdobyte gole przez drużynę futsalu Tychy. Było 3-1. Potem doprowadzili do wyniku 2-3, bo trafił Tomasz Teofilewski do siatki. Tyszanie podwyższyli swoje prowadzenie i potem niesamowity powrót po dwóch bramkach Wiktora Price'a.
na 4-4 w ostatnich sekundach. Wydawało się, że już nikt tego remisu przynajmniej już nie zresztą nie odbierze, ale jednak innego zdania był Karol Kornik, który trafił do siatki i dał zwycięstwo 5-4, koniec końców drużynie GKS-u SMS Futsal Tychy. Remontada efektowna drużyny z Leszna, no ale koniec końców nie przynosząca punktów. Ale to pokazuje, jak ambitnym zespołem jest drużyna leszczyńska i na pewno będzie chciała to pokazać również teraz w tej drugiej połowie, którą oglądamy z Konstraktem, chociaż to zespół z Lubawy od dłuższego czasu przy piłce się utrzymuje. Konstrakt będzie rozpoczynać od autu jednak. Price się pospieszył z tym wznowieniem gry. Jeszcze rozmowa ze szkoleniowcem konstruktorów, arbitra tego spotkania, ale już wszystko wyjaśnione. Grzegorz Schauer rozpoczyna grę swojej ekipy. No teraz niebezpiecznie to wyglądało, ale poradzili sobie zawodnicy z Lubawy z tym trudnym dla siebie momentem. Schauer jeszcze szukał zagrania do Fafińskiego, pierwszą czwórką, jeśli chodzi o zawodników z pola grający w tym momencie Konstrakt. Jest kilku zawodników w tej drużynie, którzy grali także przed rokiem, przed własną publicznością. Jest Fafiński, jest Rutkowski, Muszyński, Biczkowski, Lewandowski, Schauer, a więc ten szkielet, który nie awansował do ćwierćfinału w turnieju, którego byli gospodarzami, no ale okrzepli przez ten rok. Ta szóstka i pozostali koledzy, którzy też zostali powołani na ten turniej, na pewno będą starać się o awans do najlepszej ósemki imprezy w Ustce. A do tego na pewno przybliży ich zwycięstwo w tym meczu. Prowadzi piłkę krótko Biczkowski. Jeszcze raz Biczkowski. Mieszana teraz czwórka w polu, bo jest Jaskulski, jest też Chudziński. Na parkiecie dobra interwencja Jana Rutkowskiego. Schauer pociągnął piłkę na skrzydle, szukał zagrania do zawodnika z numerem 3, czyli do Alana Chudzińskiego, ale jednak nie udało się posłać idealnego zagrania, aczkolwiek jeszcze od autu na połowie rywala będzie rozpoczynać grę zespół w białych koszulkach na wbiegającego z głębi pola Biczkowskiego to zagranie, ale radzą sobie raczej z Leszna. Znowu szukamy Biczkowski, ale tym razem za czytelne to było. Nie opanuje jednak piłki Kacper Spychaj na boisku. Biega Biczkowski do ławki. Pojawia się Aleksander Furmanek na placu gry. Od razu do niego też piłka skierowana przez Mikołaja Jaskulskiego. Furmanek, Jaskulski, jest też Hubert Lewandowski. A więc ta druga czwórka teraz w drużynie Konstraktu na parkiecie. Furmanek przytrzymuje piłkę, zagrywa do Lewandowskiego. Lewandowski, pokazuje mu się Jaskulski. Do niego też było zagranie, odegranie piłki. Raz w kierunku
Huberta Lewandowskiego, który zdecydował się na strzał, ten zablokowany, ale jeszcze był Mikołaj Jaskulski chętny na to, żeby spróbować chociażby zaskoczyć Szymona Chorążewskiego. Piłka jednak nad poprzeczką Frunie. Cztery minuty prawie drugiej połowy za nami. Urmański. Teofilewski niedokładnie do Jazdończyka. On teraz czekał, aż wyjdzie z bramki Szymon Chorążewski, Mateusz Urmański. Czekał się, ale tam było zagrożenie, że przejmie futsalówkę rywali. Będzie, delikatnie mówiąc, kiepska sytuacja, patrząc z perspektywy Polonii Leszno. Udziński na prawą stronę, ale tam zabrakło boiska Jaskulskiemu. Jest dobre podanie, wydawało się, na obieg do Jazdończyka od Smoczyka, ale będzie tylko od autu rozpoczynać drużyna Polonii. Urmański powstrzymany na kole środkowym. Wraca na plac gry Maksymilian Biczkowski. Jest też Jan Fafiński, a więc powoli wraca do tego swojego wyjściowego ustawienia trener Goniszewski. Muszyński nie opanował piłki, ale jeszcze od autu będzie zaczynać drużyna Konstraktu Lubawa, Grzegorz Schauer. Nie było opcji, żeby posłać jakieś takie pewne zagranie do któregoś z kolegów, więc wstrzelił przed bramkę futsalówkę, ale tam nie było żadnego z konstruktorów. I teraz Polonia Leszno, nie spieszą się, wiedzą, że tylko konsekwentną pracą mogą tutaj dojść do dobrej pozycji na strzał, ale Rutkowski świetne wyjście z bramki teraz zalicza. Ładnie pograli gracze z Leszna. Ale jednak nie przyniosło to bramki, a może być gol. I jest gol dla Konstraktu Lubawa. Grzegorz Schauer, to on otwiera wynik tego spotkania. Drugi gol tego zawodnika na turnieju w Ustce. Tutaj mamy Muszyńskiego. Zszedł do środka, ustrzelił piłką Mateusza Urmańskiego. Tak się niefortunnie ona odbiła, że spadła pod stopy Schauerowi. No i Grzegorz Schauer otwiera nam wynik tego meczu. 1-0 dla Konstraktu. No i to jest oczywiście fenomenalny wynik, patrząc z perspektywy drużyny z Lubawy. Teraz Muszyński za ciosem idą gracze Konstruktorów. Nie trafił jednak w bramkę w tej sytuacji Hubert Muszyński, który, można powiedzieć, pół asysty na swoje konto zaliczył, bo to on ustrzelił Urmańskiego i pozwolił niejako Schauerowi dojść do pozycji strzeleckiej. Teraz dobrze Chorążewski między słupkami. Sześć minut do końca spotkania. 1-0 prowadzi Konstrakt Lubawa. Przy takim w układzie wyników Polonia Leszno musiałaby wysoko wygrać z Legią, a Konstrakt musiałby wygrać z GKS-em SMS Futsal Tychy, żeby jeszcze drużyna
Kacpra Stachowskiego. Mogła wejść z drugiego miejsca do 1/4 finału. Konstrakt natomiast musi... Oczywiście też to zależy od wyników meczu Polonii z Legią, ale na ten moment zdobyć, ale tylko punkt z GKS-em, żeby przyklepać sobie nie tylko awans, ale też awans z pierwszego miejsca. Tak to wygląda na ten moment, ale jeszcze 5 minut do zakończenia starcia właśnie Konstraktu z Polonią, tego bezpośredniego boju między tymi drużynami. Przejmuje piłkę Biczkowski, rusza prawą stroną, ale dobrze przypilnowany przez Pajzerta. Jeszcze chyba troszeczkę za mocno Pajzer tutaj barkiem popracował przy tej próbie zatrzymania swojego rywala i wkroczył do gry arbiter. Wawcza rozmowa z Mateuszem Pajzertem. Wrócili na własną połowę gracze Konstraktu, ale tu jeszcze będzie rzut wolny dla tej ekipy. Delikatna konsternacja. Ale już wszystko wyjaśnione. Wracamy do gry. Nagranie, gdzie Lewandowski, no tak przypadkiem dosyć dopadł do piłki, ale oddał strzał, który jednak nie był celny. Weisert. On musiał wysłuchiwać przed momentem. O! Teraz Rutkowski w pierwszej sytuacji delikatnie się z piłką minął, ale w tej drugiej ekwilibrystyczna i skuteczna interwencja, co najistotniejsze. A wracając do mojej poprzedniej myśli, Pajzer tam się musiał nasłuchać troszeczkę od sędziego, jeszcze też Wiktor Price, na rozmowę z arbitrem się włączył, a tu zobaczmy jeszcze raz tę sytuację, w której ach, tu nawet słupek pomógł. Wydawało mi się, że Rutkowski wyciągnął futsalówkę gdzieś już niemalże z linii bramkowej, ale tutaj bramka zagrała z golkiperem Konstraktu Lubawa. My tymczasem mamy przerwę na żądanie trenera Kacpra Stachowskiego. Czekamy na wznowienie gry i rzut wolny za chwilę dla jego zespołu. Minuty i 32 sekundy pozostały do zakończenia tego spotkania. 1-0 po golu Grzegorza Schauera prowadzi Konstrakt Lubawa meczu z Polonią Leszno. A teraz z 6 metra rzut wolny pośredni przyznany drużynie leszczyńskiej. Uderzenie płaskie i Rutkowski. Dobre wyjście na 6 metr, odbił tę piłkę. Golkiper Konstraktu, jeszcze jedna jego dobra interwencja po kolejnym stałym fragmencie dla drużyny w ciemnych strojach. Jeszcze raz leszczyńska drużyna. Pajzert, jego zagranie jednak powstrzymane przez graczy Konstraktu, którzy teraz zmuszeni do tego, żeby w głębokiej defensywie być. Biczkowski wspomógł wydatnie Rutkowskiego w tej sytuacji. Jeszcze nie koniec tego zagrożenia. Pajzer, niedokładne wybicie piłki sprzed nosa
Nie spychaj, ale jest Rutkowski na posterunku. Jeszcze raz Polonia Leszno, dobry moment tego spotkania dla ekipy Kacpra Stachowskiego. Pytanie, czy będą w stanie to wykorzystać oczywiście zawodnicy z Leszna, bo też Konstrakt świetnie się broni, a i szczęście trochę im los dopomaga. Tu rozpoczyna Spychaj. Zagranie przed bramkę właśnie do Kacpra Spychaja, ale piłka jednak opuszcza plac gry. 3 minuty 20 sekund do końca meczu i tym razem timeout dla trenera Konstraktu. Końcowe fragmenty spotkania Konstraktu z Polonią Leszno. Jedno bramkowe prowadzenie Konstruktorów, którzy jeśli dowiozą to prowadzenie, albo je może podwyższą nawet, bo teraz Biczkowski, świetne rozrzucenie i poprzeczka po strzale Schauera. Jeszcze jeden strzał, ale dobrze broni Chorążewski. No teraz po tym timeaucie wziętym przez swojego trenera fenomenalnie gracze z Lubawy weszli w grę, ale jednak nie udało im się zdobyć drugiego gola. Może teraz Chorążewski, jednak udana interwencja, długi wyrzut piłki do Price'a, Rutkowski po raz kolejny, odbita piłka przez niego. Nawracając, jeśli uda się utrzymać to prowadzenie Konstruktorom, no to oni będą mieli 6 punktów po dwóch spotkaniach. Poprzeczka po uderzeniu Pajzerta. Schauer teraz próbował zgarnąć piłkę, ale jej nie opanował. Coraz bliżej Polonia wyrównania, ale ciągle czegoś brakuje. A to szczęścia, to wybrania może innego wariantu przy rozegraniu akcji. Spychaj. Na lewą stronę zagrana piłka. Pajzert. Jazdończyk w kierunku Price'a, ale niedokładnie. Pajzert na prawej stronie szuka miejsca dla siebie. Pajzert. Oddanie do Price'a. Teraz Spychaj w roli obrońcy. Przewrócił się Price, ale faulu nie było. Gramy dalej, Biczkowski, świetny powrót jednak Pajzerta, dobry fragment tego spotkania. Ciekawie się robi nie tylko ze względu na wynik, żółta kartka dla asystenta trenera klubu z Leszna. Jakub Pujanek drugim trenerem na Polonii Leszno na tym turnieju jest. 2 minuty równo do końca tego meczu. Cały czas 1-0. Skromnie po skromnie, ale prowadzi zespół z Lubawy. Jeszcze od autu rozpoczynają zawodnicy Konstraktu, ale zlekał trochę za bardzo ze wznowieniem gry Grzegorz Schauer, wobec czego piłka przyznana Polonii. Pajzer na lewą stronę, ale tam nie było miejsca, żeby się przedrzeć.
Dobrze w obronie Dawid Jazdończyk, ale to cały czas Konstrakt przy piłce na 100 sekund przed zakończeniem tego starcia, które domyka drugą kolejkę zmagań w grupie pierwszej. Po przyprowadzeniu piłki do gry przejmują ten aut zawodnicy Polonii Leszno. To jest dobra dla nich oczywiście informacja, bo mają piłkę na połowie rywala, no ale właśnie teraz przegrany pojedynek ramię w ramię Teofilewskiego z Schauerem i to oznacza wznowienie przez konstruktorów. Jeszcze jeden aut, wściekły na siebie Pajzer, że tutaj tę piłkę wybił i to tak blisko bramki, bo to jest główny problem, że przerwał akcję, to dobrze, ale że niekoniecznie w taki sposób. Price, dobra piłka, Rutkowski, kolejna świetna interwencja, jeszcze szukał Price'a w tej sytuacji Jazdończyk, ale go nie znalazł. Minuta 15 do końca, Teofilewski do Pajzerta, niedokładnie, Teofilewski przejmuje, naprawia swoje niecelne zagranie, swoje błąd jest przed chwili. Pajzer dobrze się urwał, obrońcy jeszcze zagrywa przed bramkę, ale znowu Jan Rutkowski. Fantastycznie między słupkami golkiper Konstraktu Lubawa tutaj mało miał miejsca, żeby dobrze ułożyć sobie piłkę Teofilewski, ale mógł chyba troszkę lepiej jednak mimo wszystko to wykończyć. Price. Piłka ucieka za linię końcową. Faulu nie było, kontaktu futsalówki z graczem Konstraktu też nie, a więc od bramki rozpoczynać będzie Jan Rutkowski. No ale błąd przy tym wznowieniu, po raz kolejny popełniony przez zespół Konstraktu Lubawa. I po raz kolejny rzut wolny z 6 metrów będą mieć gracze w ciemnych strojach. Price Pajzertowi będzie wystawiać na strzał piłkę, ale za szybko rozpoczęta gra. 48 sekund do końca, być może ostatnia nawet okazja dla Polonii Leszno, żeby jeszcze wyrównać w tym spotkaniu. Ostatnia też szansa, żeby wszystko mieć też we własnych rękach, jeszcze w kontekście wyjścia z grupy. Pajzer, Rutkowski! Znowu, wznawiać może wznawia słabo. Czasem mu się zdarzy popełnić błąd, ale na przedpolu broni kapitalnie. Pajzer się przeciska, ale na aut wybijają konstruktorzy. Pół minuty do końca. Price. Cofanie do Jazdończyka. Price. Jazdończyk strzela, ale płaskie to zagranie. Odchylony mocno przy tym uderzeniu. Rutkowski teraz jeszcze szuka Chudzińskiego. Musiał Porążewski interweniować w tej sytuacji. Listek sędziów. 17 sekund do końca. Pierwszy faul Konstraktu w tej połowie. Jeszcze żółta kartka dla Alana Chudzińskiego. Jeszcze jedno wstrzelenie pod bramkę Rutkowskiego. Dla kogo piłka? Dla Polonii. Ustawiają teraz ten aut, konkretnie Price, który tam pokazuje, jak mają się koledzy na boisku poustawiać. Nie z tego miejsca. Jeszcze przy toczącej się piłce Tomasz Teofilewski chciał rozpoczynać grę. Pospieszył się i to oczywiście oznacza stratę. Łapie piłkę Chorążewski, długi wyrzut do Price'a. Jest jeszcze okazja na strzał dla Tomasza Teofilewskiego. Miał tutaj przed sobą w zasadzie tylko Rutkowskiego, bo minimalnie spóźniony Biczkowski z tym
zasłaniają tą próbą zasłaniania widoku bramki rywalowi. Jeszcze jedno przejęcie piłki, ale nie uda się oddać choćby strzału drużynie z Leszna, więc bardzo skromnie, bo tylko 1-0, ale Konstrakt pokonuje drużynę Polonii Leszno i z 6 punktami jest liderem grupy pierwszej. Po 2 kolejkach fazy grupowej, 6 oczek na koncie Konstraktu, po 3 punkty GKS-u Tychy i Legii Warszawa, bez punktu Polonia Leszno, która już tylko wydaje się matematyczne szanse ma na awans, choć jeszcze oczywiście nie odpadli oficjalnie z turnieju gracze prowadzeni przez Karpę Stachowskiego i Jakuba Pujanka. Czekamy, oglądając najciekawsze fragmenty z spotkania konstruktorów z Polonią na starcia w grupie drugiej.